Cześć, dzień dobry. W tym poradniku powiem Ci, jak zarabiać na YouTubie, bo wielu moich widzów chciałoby zacząć zarabiać na YouTubie. Zarabiać na YouTubie można na wiele różnych sposobów. Ja może napomknę na początek, że mam też kurs o zarabianiu na małym kanale YouTube. Może go zaraz tutaj znajdę, to Wam wyświetlę w linku nawet w opisie. I zaraz przejdziemy do tej wersji merytorycznej. Słuchajcie, żeby zarabiać na YouTube, wejdźmy sobie w jakieś statystyki, odfiltrujmy sobie jakiś dłuższy przedział czasu, na przykład ostatni rok. Tutaj mamy jakieś 9312 zł. Żeby zarabiać na YouTubie, musimy spełniać dwa kryteria. Przekroczyć 1000 subskrypcji oraz, co jeszcze, 4000 obejrzanych godzin materiałów przez ostatni rok. Podobno ma się to zmienić na 500 subskrypcji i 2000 godzin, ale na razie to jest jakaś pieśń przyszłości wprowadzona w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, i tutaj mam taki kurs, jak zarabiać na małym kanale YouTube. Możecie go sobie obejrzeć, zobaczyć, co o nim myślicie, skorzystać z oferty, poczytać, czy to jest produkt dla Was. Ja Wam zostawiam link w opisie i na spokojnie możecie się z tym kursem zapoznać, a my jedziemy dalej z treściami merytorycznymi. Jak zdobyć 1000 subskrypcji? Zobaczcie, jeżeli wejdziemy w ostatnie 30 dni, to ja nawet w ostatnie 28 dni zdobyłem ponad 1000 subskrypcji, a żeby zacząć zarabiać, wystarczy, że cały Wasz kanał ma 1000 subskrypcji. Mój kanał ma w tej chwili 10 733 subskrybentów i powiem Wam, że najłatwiej jest wbijać subskrybentów płatną reklamą, gdzie ustawimy sobie cel konwersji, gdzie konwersją jest zdobywanie subskrybentów. Dzięki temu wszyscy moi klienci w agencji i wszystkie moje kanały, z którymi pracujemy, dosyć szybko te subskrypcje sobie zdobywamy, więc jak widzisz, w sam ostatni miesiąc pozyskałem 1100 subskrypcji, tylko musisz pamiętać, że te subskrypcje nie zawsze będą idealne. To nie będą widzowie powracający, bo jeżeli popatrzymy na wyświetlenia odcinków, to wcale tak nie jest. To nie są ludzie, którzy często wracają. Ale na pewno w jakim stopniu może się zwiększyć ilość powiadomień w statystykach, chociaż to jest różnie w zależności od sezonowości. Ja obserwuję, jeżeli tutaj wejdę w źródło wizyt, że mam coś takiego jak powiadomienia i zobaczcie, ostatnio mam tylko 607 powiadomień, a miałem już ponad 1000 grubo, więc to nawet u mnie ostatnio spadło. I cały kanał ma tutaj wyświetleń na poziomie 50 tysięcy wyświetleń w tym momencie, ponieważ przestałem robić krótkie formaty. Tutaj jest gdzieś karta shorts. Shorty w ostatni miesiąc wygenerowały mi tylko 741 viewsów, więc całkiem niewiele, dlatego te wyświetlenia sobie poleciały w dół. Ale co jest ciekawe, no to właśnie te powiadomienia. Możesz patrzeć na podstawie powiadomień, czy u Ciebie to rośnie, czy te subskrypcje, to się wiąże też ze wzrostem oglądalności Twojego kanału. Tu mamy jakieś szacunkowe przychody z ostatnich 28 dni i zobaczysz, mogę sobie w poszczególnych dniach, jak to wygląda. I zobacz, że w niektóre dni mam nawet prawie, że 60 zł dniówki. O jest, nawet tu się trafiło. Niedziela 10 września, czyli stosunkowo parę dni temu, mieliśmy dniówkę ponad tutaj 60 zł, czyli to już jest bardzo ładna dniówka z YouTube'a. I co się na to składa? Wyświetlenia wszystkich filmów, ale najlepiej takich długich filmów, w których jest umieszczone dużo reklam. Ja mam dużo starych filmów, które są świetnie zoptymalizowane pod SEO. Tutaj możemy sobie zobaczyć może listę tych filmów. Zobaczcie, to są wszystko jakieś stare filmy. I te filmy sobie łapią wyświetlenia. I mamy, jak dodać napisy do rolek na Instagramie. Przez ostatni miesiąc 1160 wyświetleń. Jak włączyć szybkie płatności Blik, 726 wyświetleń. Jak ustawić reklamę na TikToku, Baselinker poradnik. Tutaj mamy, jak pozycjonować strony internetowe, jak zmontować film na TikToka, jak dodać YouTube Shorts. I te wszystkie filmy pod SEO, one sobie gromadzą wyświetlenia i budują mi cały czas kanał, mimo że te filmy już są bardzo stare. Tu leci oczywiście jakaś reklama na subskrypcję. I słuchajcie, mimo że te filmy są stare, bo niektóre pewnie mają już ze 2 lata, rok. Tutaj jest 13 lipca 2022, 22, 22, 22, 21, 23 i 23, ale są też filmy sprzed 3 lat już na przykład, które cały czas gromadzą sobie wyświetlenia, cały czas budują mi kanał, cały czas zdobywają wyświetlenia z pozycjonowania SEO i dzięki temu, że ja nawet teraz bym sobie przestał nagrywać,
to ja będę miał ten dochód pasywny z YouTube'a dzięki starym filmom. Więc to jest bardzo fajne w YouTubie, że możesz uzyskać dochód pasywny, jeżeli się wcześniej napracujesz, zbudujesz bazę filmów. Stąd ja mam bazę filmów. Ty nie musisz mieć ich aż tyle. Ja mam 615, bo dodaję filmy codziennie, ale dużo mam też shortów. Zobaczcie, że tu jest dużo też shortów. I gdyby nie te shorty, to tych filmów byłoby pewnie sporo mniej, ze 100-200 mniej, więc tych shortów też jest tu sporo. Ale to główny content wideo na razie sprawia, że zarabiam na YouTubie ponad 1000 zł. Myślę, że w tej chwili około 1200 zł za wrzesień dostanę, a myślę, że w tym takim maksymalnym dobrym sezonie, czyli styczniu, jest szansa nawet na 1500 zł szacunkowych przychodów z YouTube'a, więc jest to już całkiem fajna kwota, jeżeli sobie pomyślisz, że mógłbyś taką kwotę zainwestować, na przykład wziąć kredyt i płacić ratę 1500 zł i mieć z tego tytułu jakąś nieruchomość, to jest to gra warta świeczki, bo można sobie fajny dochód tutaj szacunkowy zbudować. Co miesiąc ci kapie. Kolejnymi źródłami, które możesz sobie na kanale gromadzić, to oczywiście partnerzy kanału. Ja przez długi czas miałem aż chyba 6 partnerów. Tu mam też lekcje moich kursów umieszczonych, ale może jakiś stary film. Tu akurat mam produkty. Czyli jest opcja dołączenia do mojej listy mailowej, gdzie na liście mailowej sprzedaję już swoje produkty. I to jest jedna z najbardziej dochodowych gałęzi, bo jeżeli wejdziesz sobie na EasyCards, EasyCards to jest taka bramka płatnicza, na której prowadzę sprzedaż i zobaczcie, bieżący tydzień 14 tysięcy przychód i to jest głównie z YouTube'a, z reklam na Facebooku i tak dalej, ale głównie gdzieś tam wokół mojej marki osobistej społeczności. Jak odfiltruję sobie bieżący miesiąc, mamy 16 dni miesiąca minęło, mamy tu poziom 58 tysięcy przychodu i tutaj jest główny taki przychód, który moim zdaniem z YouTube'a najwięcej się zarabia, mimo że moje filmy nie mają dużej puli wyświetleń. I jak ja to największe pieniędzy zarabiam tutaj, oferując konsultacje i obdzwonkę, i tu moja asystentka sprzedaje moje usługi agencyjne. Mam też oczywiście e-booka i różnego rodzaju kursy i jest też link do oferty oraz link do indywidualnego mentoringu, z którego też ludzie sobie korzystają w subskrypcji, korzystają z moich tutaj porad indywidualnych, gdzie spotykamy się raz w tygodniu i to jest taki 3-miesięczny mentoring, mogę go nawet wydłużyć do 6 miesięcy. Tu pokazuję też jakieś wyniki, gwarancję satysfakcji, co dokładnie otrzymujesz w tym pakiecie, sekcja pytań i odpowiedzi, bla, 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 bla. Nudy, flaki z olejem, nie chcę Was teraz zanudzać, ale zawsze na YouTubie największe pieniądze będziecie zarabiać na tej dodatkowej monetyzacji, którą macie tutaj w linkach. Bo możecie też, jak wejdziecie w moje stare filmiki, jak miałem jeszcze partnerów gdzieś tutaj, może tutaj? Tutaj już nie miałem, musiałbym strasznie poprzewijać, ale może przewiniemy, mamy przecież czas. Nie opuszczajcie tego odcinka, na spokojnie sobie poprzewijajmy. I tutaj mam też partnerów kanału. I z tych partnerów kanału, o tutaj, co miałem tych wszystkich partnerów kanału, to kapało mi co miesiąc około 5000 zł miesięcznie. Tak dodatkowo za to, że o nich wspominałem na filmach oraz ich linkowałem. I to jest kolejny drugi dochód, więc takie tutaj 5000, tam 1500, tutaj jeszcze z 50 tysięcy z produktów w pół miesiąca wpadło, tu coś tam. I okazuje się, że to jest całkiem sensowny dochód. I suma sumarów może się złożyć, że jesteśmy w stanie naprawdę z tych kilku różnych źródeł zarobić sensowne pieniądze. Dodatkowo korzystam z różnych rodzajów afiliacji, czyli na przykład jak wejdziecie sobie w YouTube, wejdźmy sobie na YouTube i nie mylcie proszę, że jak ktoś ma mało wyświetleń, to mało zarabia i nie da się w ogóle zarabiać. Zobaczcie, jakie ja mam najnowsze filmiki, mają bardzo mało wyświetleń. Tu mam gdzieś 140, 130, 88, 104, 160, tu 321, 285, 303. To nie są duże liczby. Zobaczcie, że każdy z Was jest w stanie takie liczby po jakimś czasie sobie zbudować. Każdy z Was może sobie taką mini społeczność zbudować. Wystarczy Wam regularność i codzienne dodawanie filmów, tak jak ja to robię. I mam te kilkaset osób zawsze na odcinkach, te stare odcinki będą miały więcej wyświetleń, na przykład tutaj nie wiem jak zrobić platformę, 366, tu 325, 465, są te wyświetlenia, ale są też gorsze momenty, tu mam jakieś 503,
Najlepsze filmiki mają po kilkadziesiąt oczywiście tysięcy, ale jest też masa słabszych tutaj, jak robić rolki 938, jak używać kalendarza Google. Czyli nie są to wyświetlenia jakieś pokaźne, a ja przejdę na bramkę płatniczą Stripe i udowodnię Wam, że moja firma naprawdę potrafi ciachać jakieś fajne wyniki finansowe, żeby Was też zachęcić i zmotywować, że można po prostu robić duże rzeczy. Tutaj mamy na razie przez pół dnia skapało mi 2000 zł i teraz sobie odseparujmy. Tutaj ostatnie 7 dni, ale odseparujmy sobie przedział czasowy na przykład od 1 sierpnia, czyli półtora miesiąca, i tu mamy 173 400 zł wygenerowane między innymi dzięki YouTube'owi i Facebookowi, moich różnych aktywnościach w social media. Ja mogę pokazywać te wyniki, bo ze wszystkiego się rozliczam podatkowo, to nie jest nic zatajone, za wszystko wystawiam faktury, wszystko jest prowadzone legalnie, więc nie ma tutaj najmniejszych problemów. I słuchajcie, to nie jest jeszcze wszystko, bo oprócz tego mam klientów, którzy płacą nam bezpośrednio na konto firmowe. Więc takie 173 tysiące to jeszcze nie jest wszystko. To jest gdzieś tam może 4 piąte wszystkich przychodów, jakie tutaj firma generuje, więc myślę, że jest to coś, czym można się już pochwalić w internecie, mając, tak jak Wam pokazuję, niewielkie wyświetlenia. Korzystam też z różnych programów partnerskich, Partner Woodpecker, i tu mam na przykład jeden. Nagrałem filmik o Woodpeckerze i pokażę Wam, jak to się rozkłada w czasie, jak to wygląda mniej więcej biznesowo. I zobaczmy. I tutaj mi kapie co miesiąc kilkadziesiąt dolarów i zobaczcie, że to się zwiększa. W tej chwili w pół miesiąca mam 53, więc może do końca miesiąca tak około 90 dolarów będzie w ciągu miesiąca wygenerowanego z tego programu. Mogę sobie tutaj kliknąć Lifetime. Korzystam z tego programu. Nagrałem tak naprawdę jeden poradnik i już mam tutaj taką kwotę do wypłaty. A jak to zrobiłem? Nagrałem po prostu poradnik, gdzie tutaj wchodzę sobie w YouTube'a. Woodpecker poradnik, jestem na samej górze, jak ktoś wpisze taką frazę, i zobaczcie, mam 1000 wyświetleń i to mi wygenerowało, zobaczcie, takie liczby, tak? I tutaj mam 23 triale w pół miesiąca, w poprzednim miesiącu 37 triali, wcześniej 28 triali i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzę, że konkurencja jakieś ponadprzeciętne wyniki wygenerowała, 52 tysiące wyświetleń w takiej niszy. Coś mi się wydaje, że tu było bardzo mocno reklamowane i oni są na drugim miejscu, chcieli pewnie by się wbić przede mnie. Sprawdźmy inne wyświetlenia na Wise Tools. Coś mi tutaj nie gra. Tak, ten filmik myślę, że był mocno reklamowany reklamą płatną, bo coś tutaj zautomatyzowany cold mailing, follow-upy, no nie wątpię, że 52 tysiące ludzi w Polsce by się tym aż tak interesowało, chociaż no kto wie, ja nie robię werdyktów, oglądam Wise Tools, bardzo fajny kanał, ale jak widzicie, jestem pierwszy w tym obszarze i zgarniam sobie tutaj partnerów do Woodpeckera. Na razie to jest koło, będzie już niedługo 100 dolarów miesięcznie, czyli taki 500 plusik dodatkowy, ale myślę, że jeszcze rozwinę to źródło do 1000 zł miesięcznie. Przejdźmy sobie proszę do kolejnych programów partnerskich, o których bym Wam chciał powiedzieć. Jestem na przykład w programie partnerskim LH. Wejdźmy sobie w panel klienta, rozwińmy te hasełka. I tu też sprzedaję hostingi. Też nagrałem jeden filmik poradnikowy i zobaczcie, mamy 940 zł netto do wypłaty. 34 polecone hostingi. Tak naprawdę też pierwszy rok jestem w tym programie, więc jak oni zaczną odnawiać te hostingi, czyli ci pierwsi ludzie, którzy już kupili rok temu, zaczną odnawiać te hostingi, to zacznie mi tutaj kapać bardzo fajne saldo. Jestem też oczywiście w bramce płatniczej Tipeya, partner Tipey, więc ja jestem w różnych programach, jest ich ponad 10 i z każdego mi coś tam skapuje.
To nie są duże jakieś kwoty, ale jeżeli budujesz to latami, to będą z tego owoce. Tu mam 1539 zł do wypłaty. Jeżeli z tych wszystkich programów sobie zsumuję to, to wyjdzie mi kilkanaście tysięcy rocznie dodatkowo takiego dochodu. A pamiętajcie, że ja mogę to rozwijać latami. Jak ja sobie to będę stabilnie budował, nową warstwę odcinków, nowe rzeczy wrzucał, nowe rzeczy publikował na bloga, bo możecie takich partnerów, afiliantów łapać też z bloga, też z YouTube'a. Oni się będą rejestrować, robić zakupy. I po prostu będziecie tutaj, o, jak kupić domenę i hosting, tak? Ja jestem tutaj też wysoko, na drugim miejscu po Krzyśku Gonecie. I zobaczcie, że taki filmik, który miał tylko 828 wyświetleń przez 8 miesięcy, czyli 100 wyświetleń miesięcznie, wygenerował mi 34 poleconych. Jestem też w programie Partner Stack, w programie Landingi, to jest narzędzie do tworzenia stron internetowych, landing page, tutaj też mam jakieś drobne do wypłaty, tu chyba nawet wypłacają z automatu, możemy sobie rozwinąć lifetime, bo te poradniki nagrywałem dużo wcześniej. I tutaj w sumie niewiele revenue, czyli ile firma zarobiła dzięki mnie $459, a ja wypłaciłem sobie tu 93. Tak teraz myślę jeszcze na szybko, czymś jeszcze mogę pochwalić. Wejdźmy sobie na moją pocztę, poczta LH, i tam mam jeszcze na przykład narzędzie do pozycjonowania wizytówek. Ja sobie tu wpiszę lokalo. I tutaj też nagrałem poradnik, jak wypozycjonować wizytówkę. Gdzieś tam sobie to kapię spokojnie. Jakieś tam nowe funkcje pokazałem i mamy $288 do wypłaty. Jestem jeszcze w CopyMate. Ostatnia rzecz, którą Wam pokażę, to program partnerski CopyMate'a. CopyMate. Zalogujmy się. No i tutaj akurat jest kiepsko. Ale coś tam powoli się dzieje, więc na spokojnie gdzieś tam się to wszystko rozwija i klaruje. Słuchajcie, więc tak to wygląda pod kątem zarobków YouTube'owych. Nauczcie się tworzyć odcinki dobrze zoptymalizowane pod SEO. Ja uczę w innych odcinkach, jak zrobić taką optymalizację, żeby te odcinki cały czas kapało, żeby te stare odcinki generowały Wam ruch. Bo jeżeli stare odcinki zaczną Wam zbierać wyświetlenia, to im więcej stworzycie treści, tym będzie Wam łatwiej i później takie szacunkowe przychody będą Wam stopniowo rosły i będziecie mieli super motywację, żeby się rozwijać w tych obszarach jeszcze mocniej, więc to, czego Wam życzę, to wytrwałej pracy. Pamiętajcie proszę, że jeżeli chcecie nauczyć się zarabiać, ja nie mówię, że muszą to być takie kwoty jak u mnie, bo nie każdy jest w stanie w Polsce zarabiać 100 koła miesięcznie. Czy tam ponad. Ale jeżeli chcecie nauczyć się zarabiania na YouTubie, skorzystajcie z tego szkolenia. Ono kosztuje bodajże 7 stówek z e-bookiem i tak dalej. Nauczycie się rozwijać kanał i będziecie mogli na wielu płaszczyznach sobie zarabiać. A jeżeli chcecie ze mną współpracować biznesowo, żebym ja za Was wszystko robił, a Wy tylko się przyglądali, to wejdźcie na darmowarozmowa.pl. Umów się na taką krótką rozmowę, moja asystentka sprawdzi, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc, lub zadzwoń bezpośrednio na ten numer, na spokojnie Ci odpowiemy i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj zagrać wspólnie do jednej bramki. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Guzik, cześć!